Gdyby ktoś miał problem z przepuszczającym kranikiem. O, ładnie wyzumało. Odkręcamy. Możemy cały kranik lepiej wykręcić. Wciągamy tą blaszkę. Mamy tu na dwa krzyżaczki, śrubeczki. I w środku jest uszczelka okrągła z trzema dziurkami. Może znajdę stare zdjęcie, to pokażę. Wystarczy tą podkładkę gumową obrócić plecami do zaworku i uwierzcie mi, że przestanie kranik Wam przepuszczać. Ewentualnie jeszcze można zrobić tak, że zostawić na grzejniku ciepłym albo na jakimś piecu. Oczywiście tak, żeby się nie stopiło, żeby ta uszczelka wróciła do swojej formy, do swojego kształtu i też powinno to zadziałać. I oczywiście tutaj nie dokręcamy za mocno, żeby nam kranik też za ciężko nie chodził. No a troszkę przesadziłem, bo widać nawet podkładka delikatnie wklęsła jest. Ale to niczym nie przemaga, on już trochę się wyrobił. Na wierzch trochę popuszczę i będzie cacy.